zawsze muszę tłumaczyć, skąd to się wzięło, jak ja zacząłem. Mówi Jerzy Brzeziński, który od 20 lat nitka za nitką, ścieg za ściegiem spędza czas na haftowaniu. Od kilku lat na pierwszym miejscu w twórczości pana Jerzego jest haft krajeński, o którym może opowiadać, ale dużo chętniej demonstruje nam tę sztukę. Roślinne są wzory, no i część wzoru jest wzięta z haftu kaszubskiego. Ale to takie minimalne sprawy, bo bardzo dużo ludzi myli się, że to jest haft kaszubski. I po prostu, no, jak jeżdżę na wystawy, to muszę tłumaczyć, na czym polega haft kaszubski, a na czym polega haft krajeński. A być może już niedługo pan Jerzy nie będzie musiał tłumaczyć aż tak intensywnie, bo właśnie poprzez haft krajeński jako jeden z nielicznych znaków rozpoznawczych krainy postanowił promować ten region burmistrz Złotowa. Uważa on bowiem, że to czas najwyższy, aby kształtować zamiłowanie do małych ojczyzn i budować na tym markę. Szczególnie w dobie tej unifikacji, tak, gdzie wszystko ma być standaryzowane, jednolite, to nie może być niejakie przy okazji, ma być mieć charakter i my charakter mamy i to trzeba pokazywać. I krawat ręcznie haftowany przez Jerzego Brzezińskiego ma być na to sposobem, rodzajem demonstracji. Jestem złotowianinem. Ale prawdziwe działania promocyjne Złotów chce skierować przede wszystkim do młodzieży, między innymi rozwijając działalność Chaty Krajeńskiej, która ma pełnić funkcję serca wiedzy o regionie. Promocja regionu to także zadanie lokalnej grupy działania Kraina Złotowska, która już latem przyszłego roku będzie realizowała projekt nie tylko dla miłośników dobrego jedzenia. Będą się odbywały warsztaty kulinarne we wszystkich gminach lokalnej grupy działania. Będą uczestniczyć w projekcie koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy i efektem będzie właśnie podsumowanie projektu i degustacja tych takich odświeżonych potraw lokalnych podczas Święta Wsi Krajeńskiej. I taka potrawa regionalna byłaby produktem, który mógłby stać się prawdziwą marką. Kraina mogłaby zatem być naprawdę znana, bo na razie oprócz haftu i stroju krajeńskiego trudno znaleźć coś powszechnie rozpoznawalnego.